Szkoła Podstawowa nr 11 imienia Henryka Sienkiewicza w Puławach bierze udział w ogólnopolskim konkursie promującym aktywność fizyczną Phoenix Active School na najciekawsze wideo sportowe. Konkursowe propozycje poszczególnych placówek powstawały w okresie od 30 kwietnia do 15 maja. Szkoły nagrywały filmy, w których uczniowie wspólnymi ćwiczeniami zachęcali do aktywności fizycznej. W nagraniu zaprezentowanym przez uczniów puławskiej jedenastki uwieczniono m.in. trening z brązową medalistką w rzucie młotem z igrzysk w Tokio Malwiną Kopron. 1 czerwca na stronie internetowej organizatora konkursu ruszyło głosowanie na nadesłane przez szkoły z całego kraju nagrania. Głosować będzie można do 7 czerwca. W głosowaniu należy podać adres e-mail, który może być użyty tylko raz. Przyznane zostaną nagrody zarówno w głosowaniu publiczności, jak i jury. Zwycięskie szkoły otrzymają sprzęt sportowy o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Nagrodzone zostaną 3 placówki, których filmy otrzymają największą liczbę głosów. Jury wyłoni 7 laureatów. Ponadto pierwszych 50 miejsc z głosowania publiczności oraz kolejne 50 wskazane przez jury otrzyma nagrodę w postaci zorganizowanych w placówkach warsztatów sportowo-edukacyjnych. Głosowanie internetowe trwa na stronie organizatora konkursu. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 metrów kwadratowych z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji 3 kwartał 2023 roku. Szczegóły w biurze sprzedaży Magdom Holdings S.A. przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl.